ekstremalne. Z tej ekstremalnej pójdziemy po górach. Zaczyna się to, prawda, pod Szyndzielnią i każdy jakby szczyt, czyli 1200-1300, to jest jedna stacja. Tak? I ludzie idą tak przez całą noc, przez 40 km. Ostatnio szliśmy tak w śniegu po kolana. Masa ludzi. Pomyślelibyście Państwo w czasie, kiedy... Proszę? Limit był 60 osób, szło około 100. W tej Bielsku pozytywowej. No? Dziewczyny i chłopcy, kobiety i mężczyźni. No? Brnęli w tym śniegu, a mogli przecież spać. No. Można iść, tak, nie trzeba chodzić po górach. Można chodzić po płaskim. 40 km. Nie, ale warto przyjechać tam do Pana. A jak najbardziej zapraszam. Zapraszam w przyszłym roku. Znaczy nie jestem organizatorem, ale zapraszam w imieniu organizatorów w jego świat. Tak, tak. Problem w jakiejś jednej inicjatywie kobiety, która rzeczywiście ma taki moment w swoim życiorysie, prawda, i jednocześnie po jakimś tam czasie chce uchodzić za lustratora moralności. To myślę, że problem samego Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest od tego czasu w bardzo złej kondycji. I myślę, że to w jakiś sposób ta sprawa z Zaka złamała jakby kręgosłup władz uczelniami. To się odczuwa do dzisiaj. Tam się po prostu nic nie dzieje na tym uniwersytecie od tamtego czasu. Kiedy na innych uniwersytetach, jak na tym moim obecnym w Poznaniu, powstają wielkie środowiska akademickie, jak ten ACO, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, potężne środowiska, kilkuset profesorów, prawda, to w Krakowie pustynia. Kluby Gazety Polskiej, Koła Radia Maryja jest poza tym. Jeszcze klub czwartkowy czy wtorkowy, żeby powiedzieć. Także rzeczywiście, ale chciałem się... Aha, jeśli chodzi o... O samą, czy jakoś dolega? Absolutnie. Czy to był dla mnie, Państwo, tak jak mówiłem na wcześniejszych spotkaniach, kopniak w górę. Wprawdzie nic na tym jakoś, nie wiem, specjalnie materialnie, chociaż poniekąd również zyskałem. Nie muszę pracować w supermarkecie, a mogę ostatecznie się doktoryzować na Uniwersytecie w Poznaniu. Ale ta popularność, o której tutaj wspomniałem, z Pani, którą byśmy rozmawiali właśnie przed spotkaniem, spowodowała, że dostałem jakiś taki parasol ochronny na jakiś czas. Na jakiś czas. I dzięki temu przestałem być anonimowy. To była ogromna zaleta całej tej sytuacji i poniekąd nie jestem anonimowy do dzisiaj. To jest bardzo dobra zaleta, która umożliwia, którą brutalnie wykorzystuję do napisania innych ocierających się o skandal, że tak powiem, książek. Jak tajemnica Wilczego Jana. Skandal to za mocne słowo w tym wypadku, ale ocierający się o historię, która może wzbudzić pewną kontrowersję, która jakby wciąż jest żywa, tętniąca, tak jak w przypadku Lecha Wałęsy. No więc nie. Troszeczkę to uodparnia człowieka. Prawda? Po pierwszej książce straciłem pracę, za drugą książkę straciłem pracę, za trzecią już mnie znikąd nie wyrzucą, bo teoretycznie tej pracy nie ma. Niestety świadectwo, pewną szkołę sędziowstwa, która później promieniuje na młodszych sędziów. Co widać po tych właśnie młodszych sędziach, bo zwróćcie uwagę, że do tych spraw kontrowersyjnych politycznych wysłać właśnie młodych sędziów. A nie jakichś tam opuszczonych siwizną, brodatych, ale właśnie młode sędziny, młodych sędziów, żeby jakby starać się zniwelować ten bagaż polityczny, wodzący się z czasów PRL-owskich. No niestety oni wychowują takich sędziów, często ci sędziowie to są wprost dzieci
ludzi, którzy mieli styczność z aparatem przymusu w okresie PRL, czy aparatem sędziowskim. No ta sędzia, to była młoda, ona tam prawda. No tak, ten sędzia, który... Taki młody sędzia, ostatnio okazało się, że mama pracowała w służbie bezpieczeństwa. Też młody i dobrze z oczu patrzy. Na tej zasadzie się przyjmuje. W związku z tym zamiana starych na młodych, otóż to zamiana. Ma pan rację, to są środki hermetyczne, bo jeżeli się mówi o otworzeniu dostępu do zawodów prawniczych, chodzi także o wpuszczenie ludzi spoza całych tych układów do tego środowiska, prawda? Z korporacji prawniczych tak zwanych. To się tak naprawdę do dzisiaj nie dokonało. Przymierzano się, ale ostatecznie to się nie dokonało. Te środowiska wciąż są zamknięte. I panuje taki duch terroru wewnętrzny, tam panuje autocenzura. Tam niekoniecznie musi, i tak niekoniecznie było też w końcówce PRL-u, że dzwonił pierwszy sekretarz i mówił sędziemu, jaki ma wydać wyrok. Oni sami wiedzą, jaki mają wyrok. To jest taka autocenzura. Otóż to. To jest autocenzura. Wiele takich, nie będę tutaj może szczerze nazwiskami, ale sędzia wręcz usprawiedliwiał się przed znanym działaczem, ale panie, dajmy mu na imię Stasiu. Panie Stasiu, ale ja muszę wydać, ja nie mam wyjścia, muszę wydać taki wyrok. Na takiej zasadzie to funkcjonuje. Także ci sędziowie mają wyrzuty sumienia nawet. Ale wiedzą, że jeżeli się spowoduje taki, a nie inny los pozwanego czy pozywającego, to z kolei jego dzieci, znaczy on sam, mogą mieć za niego problem z znalezieniem pracy. No więc tutaj trzeba po prostu podejść do tego systemowo. Uzdrowić odgórnie, korzystając z dołów. Tak? No ale to, za to się muszą zabrać politycy. Prawda? No nie wystarczy samo poszerzenie. Trzeba zmienić ducha zawodu. Nad tym trzeba pomyśleć. No, miejmy nadzieję, że politycy, którzy idą do władzy po naszej stronie sił mocy, po naszej stronie mocy, mają taki plan w zanadrzu, a nie tylko w zanadrzu mają, nie wiem, marynarki, w których wystąpią przed kamerami czy na konferencjach prasowych. Czy to jest takie zadanie, jak ze stanie Ogniasza, bo to bardzo trudne, że tego się nie da zupełnie zrobić od razu, ale oczywiście musi się zmienić władza. Natomiast ci ludzie z korporacji już są tak chorzy, wręcz chorzy, bo to są już choroby zawodowe i te dziedziczne korporacyjne, że my byliśmy na zaproszenie, byliśmy na tą platformę obudową. Wyobraźcie sobie Państwo, że tam wystąpił przedstawiciel czy przewodniczący Związku Prokuratorów. I on się żalił. On żalił się, że oni muszą nawet środki czystości sami sobie kupować. Ja później miałem wystąpienie, nie wiem coś powiedzieć, ale powiedziałem do ludzi po prostu, że mnie to oburza, że taki pan występuje, a przecież on jest podporą tego systemu. On, czyli prokuratorzy i sędziowie. I ci ludzie po prostu, naprawdę to jest objaw choroby. No, jedzie przewodniczący związku na platformę obrzony i występuje w sali PKP i on mówił papierze toaletowe w sytuacji tego kraju. My to mamy naprawdę też ucznie. To jest takie, że mam czysta propaganda. Ta książka ma wyczyniarzy swoją puentę i nie jest tak, że za te wszystkie rzeczy wypaczenia odpowiada państwo, jakieś mityczne państwo, albo jakiś mityczny minister, który im daje na środki czystości. Konkretni ludzie idą z programami politycznymi, no to odpowiadają za swoje programy, za swoje czyny, prawda? No trzeba ich rozliczać. Więc to, że ten człowiek akurat próbuje tak rozmyć tą odpowiedzialność, prawda? Próbuje wskazać, czy raczej stara się nie wskazać tego odpowiedzialnego, raczej mówi o swoim losie. To jest jakieś takie samo usprawiedliwianie się i czysta propaganda w tym środowisku. A ten człowiek po prostu jakieś studia prawnicze i występuje i opowiada takie głupstwa, dlatego mówię, że to jest symptom choroby. Choroby, bo może został po prostu tam wysłany jako delegat z prokuratorem do tamtej spotkania. Z jakim określonym zadaniem. Ale pan niedawno zrobił, panie Jacku, akcję. A może nie wszyscy wiedzą. Proszę powiedzieć kilka słów o tej akcji. Czy... No ja wiem, że jest mnóstwo tych akcji, ale mówię o tej akcji
związanej z tablicą, która dotyczyła posła z SLD. To była taka akcja, która była związana z haniebnym zachowaniem się posła Iwińskiego. Chodziło o śmierć Czemyka, prawda, i zatrzymano go w Sejmie. I my zrobiliśmy żądną sprawę z Urbą. Zrobiliśmy taki terenik, że na murze jego biura muzyjskiego zamontowaliśmy taką, staraliśmy się o oryginalność, taką tablicę Komitet Wojewódzki Polskiej Zielonej Partii Robotniczej w Olsztynie, towarzysz sekretarz Iwiński. To przybiliśmy normalnie wśród innych tablic, to zrobiliśmy. I później wyrzeznaje się sekretarz tego pana i tą tablicę zerwał. Kilka dni później przyjechała do mnie policja i pytała się, kto jest właścicielem samochodu. Ten samochód tu stoi przed kościołem. I że ten samochód jest jakoś pomalowany. I stał na ulicy niezabity. Czyli policja jest dosyć sprawna. Odkryliście tutaj, że 35 do 14 znajduje się samochód, który stał tam vis-a-vis biura pana Iwińskiego i opisywali. A tam jest, no jest samochód dosyć bogatą na ikonografię i policji proponowałem, żeby zrobili zdjęcia. Ale było to bardzo, powiedzieli, że mają zły aparat. Ale powiem tylko jedno, że pytali się, kto to są żołnierze wyklęci, bo to jest na masce. Później pytali się, co to jest za tekst, ponieważ, że nieprawda wielka historia o nich głucho milczy. To już później wytłumaczyłem, że to jest flaga tam węgierska, to jest Polska walcząca i tak dalej, a to jest ten jaw, co mówi tu i tak dalej, to jest Smoleńsk, a co to znaczy ten Smoleńsk? No i mieliśmy taką w sumie tragikomiczną sytuację, ale zaczęto ścigać teraz na stawowość. Także, a my zrobiliśmy coś takiego, że stwierdziliśmy, że policja powinna z równą pieczołowitością sprawy rozszyfrować, kto zerwał tablicę. Czy to był kolekcjoner, który zbiera tablicę, czy to jest może jakaś osoba, która zrywa w ogóle tablicę, a to jest też sekretarz Iwińskiego. Ale będziemy się starali, żeby uzasadnił, dlaczego to zrobił. Prawda? No to będziemy taki robić też taki pomysł. Dziękuję za tak długo, żeby zacierpliwość. Pan Jacek Alemas jest również twórcą nagrody, która będzie wręczona na Festiwalu Filmów Niezależnych Okno w Ełku. Szanowni Państwo, ten festiwal rozpocznie się w dniach 28-30, a skończy się 30 czerwca w Ełku, czyli będzie trwał przez weekend. I jeżeli by byłoby zainteresowanie z Państwa strony, to byśmy po prostu pomyśleli o tym, czy nie wynająć autokar, znaleźć jakieś tam tanie noclegi. Państwo, ja serdecznie Państwa zapraszam do tego Ełku, bo ja myślę, że warto tam być. Myślę, że warto być, zobaczyć te filmy, które będziemy pokazywać, a tam będą znane nazwiska, jak i nieznani, kompletnie nieznani ludzie, a którzy utrwalają kawał historii. I to bardzo, bardzo wzruszające. Tam naprawdę łza się kręci. Bo ja cały czas przytaczam taką historię nakręconą przez amatora, a dotyczy, film nazwany jest Łączniczka Danusia, dotyczy osoby, kobiety, która walczyła w Powstaniu Warszawskim i szanowni Państwo, pod koniec swojego życia otrzymała decyzję o eksmisji. Pod wpływem tej decyzji kobieta się przejmuje i umiera. I potem nad jej grobem stoją żołnierze i ta sama pani urzędnik, w jej imieniu odczytywany jest list, pod którym ona się podpisała, a wcześniej podpisała się pod eksmisją na niej, dla tej osoby. I potem odczytują, dziękują tej kobiecie za to, że walczyła za Polskę. Tego typu kawał historii pokazujemy tam właśnie w Ełku. Dlatego ja Państwa zachęcam, żeby tam pojechać i zobaczyć. Zobaczyć, co ludzie widzą, a czego my nie widzimy. I ten festiwal właśnie jest pomyślany o tych ludziach, żeby oni nie zostawiali gdzieś to, co nakręcili, tak? Żeby nie zostawiali tylko i wyłącznie
na półkach we własnym domu dla swoich wnuków, bo tak zazwyczaj się tłumaczy, tylko żeby pokazali nam, bo ja nie miałam pojęcia, że była taka łączniczka Danusia, którą tak potraktowałam. Także jest mnóstwo, mnóstwo tego typu historii i bardzo dużo filmów spłynęło do tego stopnia, że komisja weryfikacyjna nie nadąża czasowo z przejrzeniem tych wszystkich filmów. I obawiamy się, że niestety jury będzie musiało siedzieć do rana i oglądać te filmy. Podobno jest problem, no, filmy są naprawdę interesujące. I jest bardzo trudno odrzucić filmy. Każdy chce pokazać jednak, no wszystkie filmy, ale mówię czasowo się prawdopodobnie nie da tego zrobić. Zachęcam, jeżeli by była taka ochota, to pomyślimy wspólnie, wynajmiemy autokar i ja tam postaram się znaleźć jakieś tanie noclegi i naprawdę zachęcam. No i przy okazji chciałabym powiedzieć, że za tydzień mamy profesora Jerzego Roberta Nowaka. Jeszcze raz Państwa zapraszamy. Również tutaj w tej sali o godzinie tym razem 16 się spotykamy. Ja jeszcze oczywiście wyślę SMS-y i będę informowała Państwa o tym spotkaniu, przypominam. Cały czas proszę wybaczyć, tak zerkam do toaletki, ponieważ czekamy na książki, które jeszcze nie dopłynęły. No właśnie nic, nie mamy żadnych. No to Państwo, to zrobimy tak, mamy ze sobą 3 egzemplarze. Będą Państwo zainteresowani, to się po prostu zapiszą na listy. Za tydzień mamy profesora Nowaka i ja te książki po prostu przeniosę. Państwa, dokładnie. No tylko autografu nie będzie. To chyba, że będziesz dzisiaj podpisywał. Na osobie prelegenta, jest ten profesor, którym jest Andrzej Nowak. Z Jerzym Nowakiem. Nie, ja nie wiem, no, tak. Że to jest Jerzy Niska, ale też to tak, nie wiem, jeżeli mam taką możliwość, to jest to tak, tak, już to robię od... Daleko Państwo jesteście od Krakowa. Znaczy, no, znaczy generalnie dzięki temu też już od razu tracimy, bo to jest generalnie przyjeżdżę, bo ten ruch, dużo tych prelegentów pomijało, ale bo nawet na przykład tego klubu, jak ile osób jednak przyjdzie do tego uczelnienia. To znaczy, muszę powiedzieć, że i tak jest dobrze, bo ja osoby, które są związane bezpośrednio z Klubem Gazety Polskiej, to pamiętają początki. To było tak, że jak ja zapraszałam gości, to każdy miał na myśli Olsztyn, ale na pewno nie ten na Warmii i Mazurach. I jak ja mówiłam, że chodzi o Warmii i Mazury, to każdy mówi, ale tutaj proszę pani, nie ma prawicy. No to się odzywa, mówi, no przecież dzwoni, tak? I dopiero, także i tak jest teraz dobrze, bo już jesteśmy rozpoznawalni. To nie jest tak, że nas się omija, tylko faktem jest to, że na przykład profesor Andrzej Nowak jest to człowiek, który jest naprawdę zapracowany i jeżeli on gdzieś ma wystąpienia, to zazwyczaj przy okazji, bo jest tam, tak? Bo związane to jest z jego pracą naukową i przy okazji może też i spotkać się. Natomiast w Olsztynie no, nie jest związany z naszym uniwersytetem. No i to jest ten właśnie problem. Ani środowiskowo nie związany. A faktem jest to, że tak jak mówię, jest zapracowany. Bo już ja z nim rozmawiałam i trudno znaleźć mu chwilę czasu. W sierpniu na pewno będzie pan redaktor Tomasz Sakiewicz, bo wczoraj rozmawiałam i spotkając sierpnia przyjedzie. No i mamy nadzieję, że przyjedzie również Morawiecki. Morawiecki. Tak również oczekujemy. W sierpniu. Dlatego, że musimy zrobić tą przerwę wakacyjną. Sami Państwo wiecie, jest upał. Osoby, co niektóre zapominają też przez ten upał nawet o spotkaniu. I no, poza tym już każdy ma wakacje, urlop. Może tak. Tak, tak, jak najbardziej, proszę. Ja bym się spóźnił, czy coś na temat pana listu do Denisa i jego sposób pojawiania historii, czy tego temat. Znaczy, no, jeżeli się rozwodziłem na temat szkoły anglosaskiej, jedną z właściwości szkoły anglosaskiej jest takie lubowanie się w makrohistorii. Norman Davis jest tylko skrajnym raczej przypadkiem. W jego przypadku zaniżona liczba przepisów akurat działa nie na niekorzyść, bo trudno po prostu zweryfikować to, co on pisze. No niemniej jednak te rzeczy, które on opisuje, służą raczej popularyzacji
pewnej historii w kręgach akademickich, czy to Amerykanów, czy Anglików. Znaczy Boże Igrzysko na przykład jest podręcznikiem dla młodzieży amerykańskiej czy brytyjskiej przyjeżdżającej tutaj na uniwersytet. No? Więc te rzeczy są bardzo takie powierzchowne i często mylę w swoim uproszczeniu. No? Trudno mi się odnosić, to jest zupełnie inną historię. Propaguję, znaczy staram się, osobiście czuję się dobrze, jak coś wnoszę do tej historii, napiszę coś nowego, odkrywczego, czy przynajmniej tak mi się wydaje, a to czytelnik już ocenia, jak jest naprawdę. Natomiast on uprawia typową makrohistorię, historię z lotu ptaka, ładnie pisaną, ładnym językiem, w tym także celują anglosasi, mniej w tym celują historycy z kręgu tak zwanej szkoły niemieckiej. A jeśli chodzi o jego sympatie polityczne, no to no one ewoluowały i pewnie za sprawą jego małżonki, która jest Polką i pracuje na jednej z polskich uczelni, w jednej z polskich instytucji naukowych. No i pod kątem pewnie tych orderów, które w których dostaje ostatnio w nadmiarze. No, w pewnym sensie dał się kupić. Cóż. Okej, ale to pana polemikę z nim, to znaczy to ten list akademiczny, to jeszcze się włączył, miał pan nie kolegów historii jakieś. Znaczy koledzy historycy raczej nie będą polemizować z Normanem Daviesem. Jak pan mówi, to jest zupełnie inny krąg badawczy. Znaczy to się, ja mam, to jest tak na granicy historii dziennikarskiej. Prawda? To jest bardzo trudno weryfikować ludziom, którzy napiszą jednak historię, która wymaga szczegółowości i no, większej odkrywczości niż Norman Davies. Norman Davies po prostu popularyzuje, zbiera do kupy szereg faktów. Ma to swoje ogromne wady, no bo przecież napisał historię Europy, no ale jak może być znawcą wszystkich miejsc, wszystkich krajów, które funkcjonowały nawet w XVII wieku, kiedy nie było ich aż tak dużo. No ma to swoje mankamenty, bo szkoła, znaczy ta historiografia anglosasów ma ogromnie dużo. Jeżeli mogę do czegoś odnieść do swojego tekstu, który zostanie wydrukowany prawdopodobnie, no ale tego też nie mogę powiedzieć na 100%. To jest właśnie taki esej o tych szkołach badawczych, ale znajdzie pan szereg odpowiedzi na to, jaką historię uprawia i dlaczego Norman Davies, prawda? I jemu pokrewnie. No jest, można powiedzieć, nawet szkoła badawcza Normana Daviesa. No niemniej jednak ogromny plus w tym, że wśród części środowisk liberalnych przyciągnął ludzi, którzy znaleźli coś sympatycznego w Polsce. Do tej pory im wmawiano, że myśmy tylko Żydów mordowali. Jesteśmy strasznymi rusofobami. Także ma swoje jakby plusy dodatnie, to co on robi. No i na przykład zainteresował historią badawczą takich ludzi, przepraszam, historią jak Timothy Snyder, który napisał ostatnio tytuł bodaj Skrwawione ziemie, tak? O tych totalitaryzmach sowieckim i niemieckim, jak wspólnie współdziałały w celu wyeliminowania elit polskich po to, żeby stworzyć z Polaków posłuszny sobie wręcz niewolniczy naród. No? Mogę wymienić także, bo takie uszczypnięcie Daviesa na pewno jest widoczne w historiografii również popularyzatora, ale o wiele więcej wnoszącego do całej nauki, jak Simona Sebaga Montefiorego, prawda, który napisał książki o Stalinie. Prawda? No niemniej jednak to, co obecnie mówi Norman Davies i to, co pisze w swoich esejach, jest zabarwione współczesną polityką. To jest właśnie charakterystyczne w tym, co ja analizowałem w tym tekście, o którym pan mówi, co się opublikowało w Nowym Państwie, gdzie ja polemizowałem z jego zdaniem na temat Rosji. Tak? Kiedyś, jeszcze parę lat temu, bardzo wstrzemięźliwe w stosunku do Putina, a dzisiaj, prawda, euforycznie optymistyczne w stosunku. Prawda? Że będziemy się otwierać i współpracować, prawda? Bo inaczej będziemy cofnięci w jakiś sposób. No. Ale jak pan porozmawia z historykami, to no, oni to nie do końca poważają Daviesa, chociaż pewnie każdy by się chciał z nim sfotografować. Nie? No, niestety takich też mamy historyków. Własnych na pochwałę, a mając u sobie duże mniemanie. To jest takie, nie wiem, to nazwać tą sprzeczność. Generalnie pan na plus odbiera, bo on stał się tutaj autorytetem, na pewno
dojdzie do wniosku, że poznał prawdę. On został uświecony. Niestety historia nie jest w stanie poznać prawdy. Historia można spróbować powiedzieć, jak jest, ale nikt tego nie zrobi. Każdy, kto Państwu będzie mówił, czy to dziennikarz, czy historyk, czy polityk, że poznał prawdę, to znaczy, że jest hochsztaplerem albo wariantem. W przypadku Davisa, no, myślę, że polubił całą Derry, te pochwały, te pieniądze, które dostaje i dzięki czemu nie musi z domu wychodzić, może pisać te swoje książki popularyzatorskie. One mają pewną wartość. Oczywiście Davis może zaprzepaścić wszystko i pisać głupoty na temat tego, co się dzieje obecnie w Polsce. No niemniej jednak przysłużył się nam jeszcze w latach 80. i 90., ocieplając jakby wizerunek Polski wtedy, więc no, nie można go potraktować jednorazowo, aczkolwiek może skreślić po prostu tym, co robi teraz, to wszystko, co osiągnął. Szanowni Państwo, no książek się nie doczekamy już jednak. Przykro. Ja jeszcze może dodam, że na festiwalu były również filmy poruszające od strony historycznej postać Baranczaka, biskupa inwigilowania tego człowieka. Także to osoby też tutaj, jeżeli nie wiem, czy w tym roku, ale to był bardzo świetny film, również oparty na proszę Państwa, tak. Ale ten film pokazywaliśmy. Pokazywaliśmy zawód prymas Polski, Janny Pietraszek. Tak. Ale bardzo szerokie spektrum jest filmu. A tą panią wyrzucono z mieszkania, które miała przed wojną. Przed wojną była łączniczką. To było szansa. Tak. Tam było mnóstwo takich historii. I tak jak mówię, nie wiemy obok czego przechodzimy. A tam właśnie na tym festiwalu pokazywane jest to, z czym my się spotykamy, z jaką straszną rzeczywistością się spotykamy. W tym roku, proszę Państwa, ja w tej chwili nie mogę nic więcej powiedzieć na temat programu festiwalu. Prawdopodobnie szykuje nam się premiera. Będziemy mieli film, ale to niebawem się dowiem. A 26 czerwca konferencja prasowa w Warszawie będzie właśnie poświęcona festiwalowi, także wtedy ujawnimy i program, i szczegóły dotyczące festiwalu. Jednak tak jak powiedziałam, festiwal poziom będzie pod względem filmów, myślę, że wyższy może niż w ubiegłym roku. Mnóstwo filmów i tak jak powiedziałam, są znane nazwiska, bo filmy otrzymaliśmy ze Stanów Zjednoczonych. Ale są też i amatorzy, a myślę, że równie no pokazują taki sposób, może amatorski, nie najlepszy technicznie, ale tak jak mówią znawcy. Ja nie będę się wypowiadała, ale tak jak w ubiegłym roku, prawda, jury stwierdziło, że pod względem technicznym filmy były wykonane fatalnie, ale treści można było pozazdrościć. Bo to, co oni widzieli, to, co zostało upamiętnione, to naprawdę to jest kawał historii, pięknej historii. I to byli wszyscy zgodni, że poziom tych filmów amatorskich pod względem treści, uchwycenie tej treści był naprawdę z najwyższej półki. Także zapraszam na festiwal, za tydzień zapraszam na spotkanie z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem i proszę się zastanowić, wtedy oczywiście zorganizujemy autokar i wtedy pojedziemy wspólnie do Ełku, tak? Proszę? Tak. Teraz w przyszłym roku, bo muszę skończyć i to będzie z pozoru historia makro, bo zajmuje się stosunkami amerykańsko-polskimi w latach 80. Ale myślę, że dotknę po prostu spraw fundamentalnych i kluczowych dla tego okresu, który jest tutaj opisany.